Toksycznych ludzi jest coraz więcej i nic nie zapowiada się, by miało się to zmienić. Niestety polskie społeczeństwo przytakuje takim zachowaniom, twierdząc, że druga strona wyolbrzymia swoje reakcje. Spójrz na internet. Każdy frustrat może zostawić komentarz, a znajdzie się 15 mu podobnych, którzy stwierdzą, że ma rację. Tak oto nikt nie ponosi konsekwencji za swoje zachowanie, więc podświadomie uznaje, że może przenieść to do codziennego życia. William James powiedział kiedyś, że gdyby tylko ludzie wiedzieli, jak szybko stają się wiązkami nawyków, tak szybko przestaliby robić większych rzeczy w swoim życiu. No umówmy się, pochwalanie krzywdzących opinii, które de facto kreują wzór twojego myślenia, jest niczym więcej jak wchodzenie w komitywę z diabłem. Ja się temu sprzeciwiam i dlatego dzisiaj ujawnię zestaw toksycznych tekstów, które usłyszysz od każdej zaburzonej osoby. Zbieram je na podstawie własnych przemyśleń, historii widzów, więc nic nie jest wymyślone na potrzeby wideo. Każdemu z nich nadam ocenę od 1 do 5. Od najmniej toksycznych, po ultra nie na miejscu, po których masz pewność, że taka osoba nie zasługuje na nic więcej, poza metaforycznego kopa w tyłek. Ludzie chcą pokoju, dopóki nie zdadzą sobie sprawy, że pokój oznacza zmianę tonu w rozmowie z kimś, kto cię zirytował, i słuchanie przed udzieleniem odpowiedzi. Wyznaczanie granic i rozumienie granic wyznaczonych przez innych oraz niepozwalanie, by ktokolwiek miał do nas dostęp. Niektórzy z was nie chcą prawdziwego pokoju, ponieważ wymaganie pokoju oznacza dawanie go innym. Jak możesz oczekiwać pokoju, gdy reagujesz w toksyczny sposób? Po pierwsze, nie jestem zły, po prostu jest mi smutno, że znowu zawiodłeś moje oczekiwania. Takie słowa zazwyczaj usłyszysz od osoby, która lubi manipulować poczuciem winy. One często lubią płakać z błahych powodów, udawać, że są pokrzywdzone, co oczywiście jest dużą nadinterpretacją. Ale dlaczego sądzę, że takie słowa są nie na miejscu? Gdyż w ten sposób deleguje się odpowiedzialność za swoje uczucia na drugą osobę. Stoicy już dawno temu zauważyli, że nikt nie jest w stanie ciebie obrazić, dopóki na to nie pozwolisz. Ja nie mówię, żeby brać te słowa 1 do 1. To jest pewne założenie, z którego warto wychodzić. Osobiście bardzo dużo mi to ułatwiło, bo przestałem przypisywać sobie niepotrzebne etykiety, które należały do kogoś innego. Bo gdy jesteś niesprawiedliwie oceniany, to taki komentarz więcej mówi o nadawcy, aniżeli odbiorcy. Dodatkowo używając sformułowania „znów zawiodłeś moje oczekiwania”, wprowadzasz pomysł, że błędy tej osoby są powtarzalnym wzorcem, co wywołuje u niej poczucie, że jest nieustannie obserwowana. Tylko czekasz z kijem, aby zdzielić ją po plerach. I tak jak w relacji damsko-męskiej da się to jakoś zaakceptować, tak między rodzicem a dzieckiem jest to już o wiele bardziej problematyczne. Bo budujesz w juniorze niską samoocenę, a później z tym dogmatem wkroczy w dorosłe życie. Jeżeli miałbym to ocenić, to dałbym temu 2,5 w skali toksyczności. Da się to zaakceptować, ale gdy jest używane zbyt często, ma prawo budzić podejrzenia. Kiedy ktoś nigdy nie bierze odpowiedzialności za żadne zachowanie, to znaczy słowa, czyny, uczucia, utrzymanie związku jest trudnym, jeśli nie niemożliwym sposobem. Wymyślają skomplikowane wymówki i potrafią wszystko zracjonalizować. Bądź uważny, gdy będzie opowiadał historię swojego życia. Czy bierze odpowiedzialność za błędy lub pomyłki z przeszłości? A może dzieli się swoją historią tak, jakby była nienaganna i wolna od błędów z jego strony? Po drugie, jestem dobrym i pomocnym człowiekiem, który ma zasady. Pewnie teraz sobie myślisz, co ty gadasz? Jak to w ogóle można brać pod uwagę? Chodzi mi tu o nagminne powtarzanie, jakobyś miał pewien zestaw wartości. Dla mnie to jest bardzo podejrzane. Na przykład, kiedy widzę osobę, która cały czas powtarza, że ma mnóstwo kasy, a nie jest to forma afirmacji, możemy z dużą pewnością założyć, że ma na tym punkcie kompleks. Być może wywodzi się z biednego domu i to sposób na wypełnienie luki z dzieciństwa. Tych powodów może być mnóstwo, ale odpowiada za to jedno słowo. Brak. Czegoś mu brakuje, a te słowa są łatą. W psychologii nazywamy to zjawiskiem kompensacji. Zjawisko to jest sposobem na obronę, w którym osoby starają się zrekompensować przeważnie nieświadome poczucie doskonałości w pewnych obszarach swojego życia. Wyobraź sobie, że spotykasz gościa, a on do ciebie: ja mam sztywne zasady w związku i się ich trzymam. Myślisz sobie, no spoko, ale po kilku minutach znowu: ja mam zasady i od nich nie odstępuję. No dobra, ale w ciągu godziny jak zdarta płyta powtarza w kółko to samo. Nie muszę być psychologiem, żeby stwierdzić, że ta osoba została skrzywdzona w jakimś związku. Widzisz tę zależność? Wszakże nie wspomniałem o jednej rzeczy. To również wskazuje na potrzebę głębokiej kontroli nad pewnym aspektem życia. Osoba taka może czuć się bezpiecznie, gdy wszystko jest pod kontrolą, co minimalizuje ryzyko nowych zranień. Jednak powiedzmy sobie szczerze, świat jest mocno nieprzewidywalny.
wychodzi z metaforycznej jaskini i wystawia się na strzały losu, które często są bolesne. Tylko że bez nich się nie rozwiniesz, ponieważ żeby wzrosnąć jako człowiek, muszę odkrywać nowe ścieżki. I nawet gdy na szlaku znajdą się znaki, które wskażą ci, gdzie masz iść, to nie przejdą za ciebie tej drogi. Dlatego też musisz być świadomy, że taka osoba jest oporna na nowe doświadczenia. Oceniając toksyczność, zero, jeżeli jest to mówione od czasu do czasu, a wręcz może to pokazywać osobę pewną siebie, 3, jeżeli ktoś w kółko o tym nawija. Kiedy patrzę na narcyzm przez pryzmat wrażliwości, widzę oparty na wstydzie strach przed byciem zwyczajnym. Widzę strach, że nigdy nie poczuję się na tyle wyjątkowo, aby zostać zauważonym, kochanym, przynależnym lub kultywującym poczucie celu. Po trzecie, to zabawne, jak zawsze potrafisz rozbawić wszystkich swoimi niepowodzeniami. Ale oczywiście, wszyscy cię za to cenimy. To jest po prostu chamstwo. Takie rzeczy możesz usłyszeć przede wszystkim od toksycznej rodziny. Używa się tutaj fałszywej pochwały. Zobacz, stwierdzenie "oczywiście wszyscy cię za to cenimy" wydaje się pozytywne, ale w kontekście poprzedniego zdania jest to jedynie próba złagodzenia komunikatu, który tak naprawdę służy pogłębieniu poczucia zawstydzenia. To rodzaj manipulacji, którego głównym zadaniem jest zamaskowanie negatywnego charakteru komunikatu. Relacje powinny opierać się na szczerości oraz prawdzie. Tutaj tego nie ma. Ja wiem, jakie komentarze pojawią się od ludzi. Że to jest okej, wcale nie jest takie złe, ale da się to inaczej sformułować. Na przykład, Marek, popełniłeś błąd? No to przyjmujesz to na klatę i znajdujemy rozwiązanie. Zobacz, jak brzmi to, a tamto. Daję temu ocenę 3,5 w skali toksyczności. Po czwarte, nie mogę bez ciebie żyć. To jest tekst typowego desperata, który gotów jest zrobić wszystko co najgorsze, po to by ktoś był u jego boku. Takie osoby są skrajnie niebezpieczne, przede wszystkim dla siebie samych. Jeżeli ktoś czuje, że nie może funkcjonować samodzielnie bez obecności drugiej osoby, zaczyna wywierać presję na swojego partnera, wymagając od niego ciągłej uwagi, co oczywiście wypala obie strony. To jest pozytywna wersja, bo tutaj adresat mimo wszystko ma pozytywną intencję, tylko że nie radzi sobie z własną głową. Ale jeżeli ktoś mówi, nie mogę bez ciebie żyć, bo zdradził albo powiedział coś, czego się nie mówi, to jest to potężny red flag. Oczywiście powtórzy swoje zachowanie, bo nie działa racjonalnie. Teraz wciska ci bajeczkę, jak znowu dopuścisz go do siebie, wszystko wróci do normy. A jak uważasz inaczej, to należy czynić według własnego uznania. Tylko żeby później nie było zdziwienia. Dla mnie to jest twarda piątka. Po prostu należy się odizolować. Tak z osobą, która nie radzi sobie z alkoholem albo jakąkolwiek inną substancją. Ona kocha kolejną dawkę dopaminy, a nie ciebie. Ale żeby doszła do takich wniosków, potrzebuje bardzo dużej pracy nad sobą. Pustka narcyza często oznacza, że koncentruje się on wyłącznie na tym, co jest według niego w danej chwili przydatne lub interesujące. Jeśli w tym momencie uznają, że interesujące jest powiedzieć, że cię kochają, zrobią to. Nie jest to zbyt długa rozgrywka i kiedy pojawia się kolejny interesujący problem, zajmują się nim. Uprzedmiotowienie innych, czyli postrzeganie innych ludzi jako obiektów przydatnych według jego potrzeb, również może odgrywać pewną rolę. Kiedy jesteś jedyną osobą w pokoju lub najciekawszą rzeczą w pokoju, charyzma i urok narcyza mogą sprawić, że będziesz przekonany, że jest tobą zafascynowany. Problem w tym, że jest to zazwyczaj powierzchowne podejście i że ta powierzchowność skutkuje niekonsekwencją, a emocje u osoby narcystycznej wahają się od intensywnych do regularnych. Po piąte, lubię cię, ale... z całym szacunkiem, ale... To jest ulubiony tekst hejterów internetowych po to, by złagodzić komunikat, gdy w rzeczywistości mają zamiar powiedzieć coś nie na miejscu. Wtedy mogą zawsze się obronić, bo przecież mieli tak dobre intencje. Ja miałem kilkukrotnie taką sytuację i zawsze odpisuję: nie potrzebuję twojej sympatii, dziękuję za takich widzów. To moment, kiedy następuje pseudo-oburzenie. No to ja cię lubię, a ty mi piszesz coś takiego. No tak, żyjemy w świecie dorosłych ludzi i tego też oczekuję od innych, by zachowywali się w dojrzały sposób. To, co może być szczególnie szkodliwe w takiej formie komunikacji, to sposób, w jaki łagodzi się ostrość przekazu dla osoby mówiącej, pozwalając jej czuć się mniej odpowiedzialną za negatywne skutki swoich słów. Bo gdybym powiedział ci, lubię cię, ale najładniejszy i najinteligentniejszy to ty nie jesteś. Jak się poczujesz? Będziesz całkowicie zdezorientowany, nie znając moich prawdziwych zamiarów. No bo co w takim wypadku miałbyś odpowiedzieć? Nie chcesz wyjść na chama. Traktuj to tak samo, jakbyś usunął pierwszą warstwę zdania, czyli najładniejszy i najinteligentniejszy to ty nie jesteś.
No i po takich słowach zakładam, że mało kto będzie miał litość. Widzisz, stosunek do ciebie to jest sprawa drugorzędna. Maska, którą zakłada się na zdanie. Nie możesz pozwolić, by przysłoniła cię prawdziwe zamiary drugiej strony. Dam temu dwa, bo wiem, że takie teksty mogą wynikać z niskiej samooceny, a niekoniecznie chęci do kopania. Po szóste, weź przestań, wszystko to sobie wymyślasz. Każda osoba nawet o najmniejszym poziomie wrażliwości jest w stanie dostrzec, że coś z tym tekstem jest nie tak. To gaslighting w najczystszej postaci, czyli wmawianie ci, że czegoś nie zrobiłeś, mimo że dokładnie to się stało. Dodatkowo, regularne bagatelizowanie czyich przeżyć sprawia, że ta osoba zacznie się izolować, unikając dzielenia się swoimi myślami i uczuciami z obawy przed kolejnym odrzuceniem. To jest coś, co cały czas zyskuje na sile, aż w końcu całkowicie zamyka się w sobie. W efekcie, prawdziwa, zdrowa relacja staje się dla ciebie niemożliwa. Dlatego też nie warto dawać takim osobom drugich szans. Jeżeli nie jesteś z kimś dopasowany, po co się męczyć? Jest tyle normalnych osób na ziemi. Naprawdę nie trzeba na siłę walczyć z wiatrakami. Dla mnie to jest tekst na 5, czyli skrajnie toksyczny. Innymi słowy, dziękujemy takiej osobie za znajomość. 7. Beze mnie jesteś kompletnie niczym. Kolejny kandydat na najwyższą ocenę. To ta osoba jest niczym bez ciebie, bo gdy odetniesz się od źródła, na którym może się wyżywać, bardzo szybko wróci do ciebie na kolanach. Najczęściej usłyszysz to od manipulatora w momencie, gdy skończą mu się racjonalne argumenty i sięga po tego w cudzysłowie asa z rękawa. One mają sprawić, że w to uwierzysz, co niestety często się dzieje, bo zaczynasz się bać, że jeżeli naprawdę od niego odejdziesz, rzeczywiście będziesz nieszczęśliwy, skażesz się na bezsensowne cierpienie itd. To, co trzeba tutaj zaznaczyć, że takie słowa padają, gdy ofiara nie potrafi wyznaczyć zdrowych granic. Wątpię, że w zwykłej kłótni, gdzie nikt nie przeinwestował, pada takie zdanie. Tutaj naprawdę ktoś musiał zawalić temat i nie zareagował, kiedy był na to odpowiedni moment. Czy da się to naprawić? Jak dla mnie nie. Ta osoba straciła do ciebie szacunek, a jedynym sposobem na jego odzyskanie jest odejście. Ale żeby było jasne, nie jest ci to potrzebne. Odchodzisz i odpuszczasz, a zobaczysz, jak dumny z siebie będziesz. Ludzie będą cię kochać, ludzie będą cię nienawidzić i nic z tego nie będzie miało z tobą nic wspólnego. Po ósme, zawsze musisz wszystko zepsuć swoim płaczem. Wszystko zależy od kontekstu. Jestem w stanie zrozumieć, że ktoś naprawdę może przeginać i odgrywać rolę, do której wykorzystuje osoby trzecie. Wtedy jest to jakieś usprawiedliwienie. Ktoś jest sfrustrowany i rzuca takimi słowami, bo ma dosyć własnego partnera. Natomiast w stosunku do dziecka takie słowa są już niedopuszczalne. Bo to, że ktoś młody reaguje w taki sposób, jest tylko i wyłącznie winą rodzica, a płacz jest jedynie odpowiedzią na wewnętrzny ból. I zdaję sobie sprawę, że wiele osób usłyszało takie słowa w dzieciństwie, co sprawiło, że zablokowali się emocjonalnie. Dorastają w przekonaniu, że ich naturalna reakcja powinna być tłumiona, przez co podejmują się destrukcyjnych czynności na pograniczu prawa. Szukają akceptacji w dziwnych grupach rówieśniczych, po to, by na nowo odnaleźć siebie. To poczucie przynależności, choć toksyczne, jest dla nich lepsze niż brak jakiejkolwiek formy akceptacji. Będą wybuchali złością, mogą uderzyć kogoś bez żadnego powodu, tylko dlatego, że nie panują nad sobą. Od taki szczegół, a ma takie znaczenie. Dałbym temu ocenę 3. Jeśli nasze otoczenie nie jest w stanie wspierać naszych uczuć oraz emocji, wówczas dziecko, aby przynależeć i dopasować się, automatycznie będzie tłumić swoje emocje. W imię pozostawania w kontakcie ze środowiskiem pielęgnującym, bez którego nie jest w stanie przetrwać. Wiele młodych ma ten dylemat, czy mogę czuć i wyrażać to, co jest we mnie, czy też muszę to stłumić, aby być akceptowanym. Największą szkodą wyrządzoną przez zaniedbanie, traumę lub stratę emocjonalną nie jest bezpośredni ból, jaki powodują, ale długoterminowe zniekształcenia, jakie powodują w sposobie, w jaki rozwijające się dziecko będzie w dalszym ciągu interpretować świat oraz sytuację, w której obecnie się znajduje. Po dziewiąte, wiesz, że nigdy celowo bym cię nie skrzywdził. To dla twojego dobra. Takie słowa są używane do usprawiedliwienia kontroli nad drugą osobą, tworząc pozory troski, podczas gdy w rzeczywistości ograniczają jej autonomię. Typowy tekst dla toksyka, czyli będzie wmawiał ci, że robi wszystko po to, byś ty miał lepiej, ale tylko w jego głowie. Zdradzi, stwierdzi, że to było mu potrzebne dla wolności emocjonalnej, dzięki czemu teraz może budować z tobą zdrową relację. To też pojawia się w zwykłych kontaktach międzyludzkich. Robienie obrzydliwości, a później tłumaczenie i tak w nieskończoność. Musisz mieć na uwadze, że spotkasz się z najróżniejszymi wymówkami i ogranicza go tylko jego wyobraźnia. Co oznacza, że twoim zadaniem jest jak najszybsze mówienie stop
zanim nie będzie za późno i nie wkręcisz się do niezdrowego stopnia. Widzisz, mózg ludzki jest zaprogramowany do odczuwania przyjemności, co jest kluczowe dla przetrwania. System nagrody w mózgu, który wydziela neurotransmiter, jest aktywowany, gdy doświadczamy czegoś pozytywnego. W toksycznych relacjach krótkotrwałe momenty dobrej interakcji, takie jak przeprosiny czy obietnice poprawy po konflikcie, prowadzą do chwilowego wzrostu dopaminy, co daje poczucie szczęścia lub ulgi. To następnie tworzy rodzaj uzależnienia od cyklu złych i dobrych momentów, utrudniając odejście od toksycznego partnera. Ja daję temu tekstowi mocną 4. Po 10, ta osoba też uważa, że zachowuje się w nieodpowiedni sposób. To jest typowy przykład triangulacji, czyli wciąganie do kłótni osób trzecich po to, by sprawić wrażenie, jakoby argument miał większą wartość. No nie ma, bo większość ludzi i tak statystycznie się myli oraz będzie oceniać przez pryzmat własnych błędów oraz nawyków. Do tego wciąga się rodzinę, znajomych albo jakieś autorytety. Triangulacja jest o tyle przebiegła, że odbiorca zaczyna tracić poczucie własnej wartości ze względu na to, jako walczyłby w opozycji do całego świata. No umówmy się, nie każdy to potrafi. W psychologii nazywa się to argumentum ad populum. Od takiego manipulatora będziesz również słyszał: no skoro wszyscy to robią, to ty się nie skusisz? Przestań wymyślać, 10 poprzednich osób się zgodziło. My jako istoty społeczne lubimy ulegać takim tekstom, ale to jeden z najszybszych sposobów na zatracenie siebie. A więc gdy jesteś odbiorcą takiego komunikatu, postaraj się pokazać osobie, że dyskusja toczy się tylko i wyłącznie między nami. Gdy się nie da, myślę, że wiesz, co masz robić. Daję temu 2, z racji tego, że jest społeczne przyzwolenie na takie słowa, więc ludzie robią to często z przyzwyczajenia, a nie złej woli. Manipulatorzy potrafią manewrować i po mistrzowsku przekręcać sytuację, aby uzyskać to, czego chcą. Co jeszcze bardziej frustrujące, odwrócą sytuację w taki sposób, że ostatecznie będziesz mógł dać im to, czego chcą, ale niestety sam się tym wykończysz. Poznaj 7 cech zniewalająco wibrujących ludzi. Koniecznie klikaj tutaj. Świetny odcinek, mnóstwo wiedzy.